Hej, cześć, siemano ludziska, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy w Gothic 3 Zmierzch Bogów. Dzisiejszy odcinek próbnie nagrywam programem Mirrorless Action, ponieważ chciałem sprawdzić, jak on podoła Gothicowi 3 Zmierzch Bogów i czy będzie lepiej, ładniej, mniej ścinek. Dlatego tak tylko ostrzegam, jakby coś się złego działo. Dobrze, w ostatnim odcinku zdobyliśmy od Gorna oczywiście zadanie typu... porozmawiaj z magiem wody. Gorn prosił mnie o znalezienie maga wody w jaskini, w której niegdyś była Okara. Tak, moi drodzy, Okara jest niedaleko Silden, dzięki czemu oczywiście się teleportujemy do Silden i będziemy mieli strasznie bliziutko na miejsce. Dobrze, Silden oczywiście, ikonka łuku, magiczne tamburyno i lecimy szybciutko. Dobrze, nie ma co się zatrzymywać, lecimy do przodu, zobaczymy, co znajdziemy. Właśnie tam tego maga. Już tam byliśmy, ale on nie chciał wtedy z nami gadać, więc prawdopodobnie teraz będzie chciał. Jeśli to jest mag wody, on powinien mieć dla nas chyba już jeszcze jedną część klucza. Nie jestem też do końca pewny. Trochę cicho gra, nie sądzicie? Ogólnie jakoś mi się wydaje. Możemy wrzucić sobie troszeczkę głośniej. Ponieważ chciałbym, żebyście wy również słyszeli, co się dzieje i tak dalej. Dobrze. Można by było i spać, ale nie trzeba. Tyle życia można uzupełnić w ten sposób. Na przykład jedząc steaki. Bezi robi masę, moi drodzy. Was to nie zmyli. On tutaj pakuje w bica. Nie, no, żartuję. Okej, no trochę się będzie przycinało grę, ledwo co w sumie włączyłem, więc nie ma co się dziwić. Dobrze, Okara w tamtą stronę, więc biegnijmy. Spokojnie, trafimy, znajdziemy wszystko, ludzik, pięknie. Nie, nagrywa się całkiem ładnie, stabilnie. Czasami oczywiście są te skoki wkurzające, no niestety te skoki, ich nie wyeliminuję. Niestety, takie już są uroki Gothica 3 Zmierzch Bogów. Tak patrzę, chyba tam pod górkę będzie lepiej wejść. Oczywiście tutaj już wszystko obgrabiłem, już wtedy biegaliśmy. Teraz raczej będziemy biec właśnie do Okary. W ogóle Bezi, spójrzcie na jego ręce, jak się świecą. Bezi się nasmarował olejkiem, żeby lepiej wyglądać na odcineczku. Więc widzicie, specjalnie dla was wszystko robi, wszystko normalnie. Ja żartuję sobie, ale śmiesznie wygląda, jak się tak świeci. No bo ja się na przykład nie świecę, nie wiem, czy wy się świecicie na przykład. Świecicie się? To napiszcie. Ja się jeszcze nigdy nie świeciłem, nie miałem jakoś tak. Chociaż nie, jak się człowiek spoci, to się świeci. Oj, Bezi, trzeba cię wykąpać. Szkoda, żebyśmy obok rzeki nie wpadli na ten pomysł. Bo pewnie niezbyt pięknie pachniesz. W ogóle się powinieneś napić jakieś wody, wódki się napij. O, wódeczka, dobra na wszystko. O, od razu też się skoczyły tutaj, widzę staty. Dobra, czy ja jestem na dobrej drodze? Oczywiście, że źle idę. Trzeba skręcić w prawo. A tutaj przy okazji widzę jakieś ruiny przed nami. Oj, goblińska jagoda, o ja. Tak jest znaleziska. Aha, dobra, wiem, które to są ruiny nawet. Tutaj były takie dwa czwaniaczki, które chyba możemy pozwerbować, albo to nie tutaj, a zresztą też nie jestem pewny. Na mniejsza? Dobra, tu jest leczniczy korzeń, po który zapycham oczywiście. Ktoś napisał mi, żebym się nauczył leczenia. W sumie nie taki głupi pomysł można. A, nie, to jednak tutaj. Tutaj się dzieli. To jest metalowy kufer tylko, którego nie da się otworzyć. Okej, ale wiem, że jesteśmy na dobrej drodze. W takim razie już niedaleko. Okej, no i tak jak mówiłem tutaj, ktoś mi wspomniał, żebym się nauczył leczyć. W sumie rację, nie będzie trzeba marnować tutaj mikstur życia, których i tak mam dosyć dużo. O, jest jakaś skrzynia? Ciężka skrzynia, już nic tu nie ma. O, już otwieram tą skrzyneczkę, to znaczy, że tutaj również gdzieś przebiegałem przez te lasy. Oczywiście tutaj dużo ziół many, nie wiem dlaczego przegapiłem, a przecież zioła many są najważniejsze w tym momencie dla mnie. Okej, i tam już widać Okarę, piękną, pustą niestety. Buntownicy się wynieśli z niej, a naprawdę było fajne. Można by było tu normalnie, spokojnie zrobić podziemne miasto, więc nie wiem dlaczego oni opuścili tak fajny teren. Jest... to teren odosobniony w sumie też. A ja nie wiem czy... Nie, chyba nie miałem teleportu do Okary. Nie wiem czy tu się da teleportować. Jest teleport! Fajnie, że dopiero teraz znalazłem ten teleport, nie? Super, mistrz Robin. Ale wiecie jaki jest jedyny minus? Jeśli przeciwnik, wróg znalazłby już to miejsce, miałby strasznie łatwy dostęp właśnie od góry do niego. I ktoś jęczy. Nie wiem czemu. Okay. I właśnie to by był wielki minus tego, że właśnie to jest takie... Znaczy ewentualnie zawsze można się schronić właśnie w podziemiach, a tutaj tylko takie, wiecie, są w sumie niezbyt ważne rzeczy. Dlatego w sumie podziemne miasto fajnie by jakby zrobić w Gothicu podziemne miasto. Ktoś mnie chce bić, ktoś chce mnie bić, ktoś chce mnie bić. Ork! Skąd ten ork tu? Przecież tutaj powinien być mag. Mistrz walki Krużwarok. LOL? Znaleźliśmy typa, który zrobił broń dla... A, miałem zmienić ten poziom trudności, sorry. Krużwarok, to jest ten koleś, który stworzył Krużwaroki, nocowy. Dostałem expa, oczywiście zmieniam na poziom średni, zapomniałem wam tutaj, oczywiście średni, proszę bardzo, jest zmieniony, super. Możemy grać dalej, F5.
Bo wam obiecałem, bo za łatwo mi szło. Nie, musi trochę się trudniej zrobić, jak widzicie sami. Okej, więc zabiliśmy orka. Jeszcze więcej orków. Mistrz walki, krusz aż grzyczy jak mu tam. Oczywiście można goście zabić za pomocą szczelajek. O, tam się ktoś bije. Może pośpieszmy z pomocą, może ten mag jeszcze walczy. Okej. O, nie trafiłem typa. Dobrze, udało się. Nie jestem pewny do końca. Miejmy nadzieję, że... O, tam był jakiś jeden w ogóle. Jakiś pierwszy chyba rodzaj. Okej, tam mag prawdopodobnie walczy z tymi orkami. Czyli orkowie również chcieli porwać maga. Baltus, on jest śmiertelny. I tu mamy jakiegoś koksa. Kan! Kan tu przyszedł? Z Montery? Nie, coś mi się wydaje, że nie. Okej, oczywiście Kan może mnie łatwością zaszlachtować. Więc trochę może być różnie walką. Oczywiście zaspamić można typa po prostu. Mana mi się kończy, więc trochę lipa. Tak, skończyła mi się właśnie mana. Teraz będziemy musieli, o właśnie, żeby agro stracić. Szybka piątka. Znaczy szybkie picie i weźmy gościa, co wykończył z kuli ognia. Dobra, Kanie, umieraj. A, dostał snajpersko. Dobrze, jeszcze jeden strzał. I pięknie, 500 doświadczenia za Kana i Baltus. Teraz ma u nas duży dług wdzięczności. Dziękuję, że zdecydowałeś się mnie uratować. To był mój obowiązek. 15 tysięcy ekspo. Powiedz mi jedną rzecz, Magnus. Ale koks. Torus szukał ostatnio jakichś smoczych kości. Muszę wiedzieć dlaczego. No właśnie. Nie sądzę, by to robił. Czemu tak twierdzisz? Smocze kości są bezużyteczne, synu. Smocza magia zamiera wraz ze śmiercią smoka. No, w takim razie Torus szuka czegoś innego. Dlaczego Kan cię bił? Próbował mnie zmusić, abym przyłączył się do Torusa. Nie wyszło mu oczywiście. W jakim celu byłeś mu potrzebny? Kan nigdy nie był zbyt rozmowny. No to cieszę się, że znalazłem się tu na czas. Musiałeś się tu znaleźć. Spodziewałem się ciebie. Rozumiem. Jak to nie rozumiem? Znaczy ja rozumiem, on nie, oczywiście. Jeszcze wielu napotkanych rzeczy przyjdzie ci nie zrozumieć. Nie myśl zbyt wiele o tym, czego nie pojmujesz. No dobra. Zamiast tego zastanów się nad wyborem, którego musisz dokonać. Było ci pisane, żebyś tu przyszedł. Ale to, czy mnie uratować, czy nie, było już twoim wyborem. O. A teraz idź. Przedtem wiele pracy, wiele wyborów. Okej. Wow, magia normalnie. Chwila. Podajesz ścieżką wiedzy, natury, o, prastare magii można nauczyć jakieś. A, dobra, to samo. Magię wody, czerpać energię. Nie jesteś gotowy. Cholera, chciałbym być, ponieważ to jest strasznie. Natury, co to jest podążać ścieżką wiedzy? O co chodzi? Aha, dobra, on ma tutaj jakieś te. O, fajnie, przywołanie golema, fala mrozu. Nie jestem. O, 12 punktów tylko, eksplozja lodu. 2 punkty. Co to jest za cudo? Eksplozja lodu? Nie słyszałem o tym. Może być ciekawe. A ścieżka natury? Przemiana, oswojenie, sen, lodowa lanca. O, lodową lancę masz, cwaniaczku. W sumie można by było się nauczyć tak dla hecy. Bo byśmy mieli zawsze jakiś spell. Ale wiecie co? A jakbyśmy się nauczyli, a najwyższa? Bąbel czasowy, otwieranie zamków, burza gradowa. Uj, burza strasznie dużo. Ale wiecie co? Jakbyśmy... Czekam eksplozję lodu, czymkolwiek to jest. Nigdy o tym nie słyszałem. Chociaż może fala mrozu będzie lepsza. 12 punktów. Wiecie co? Chyba powinniśmy móc to zrobić. Wiedza 5. 5. Jeszcze tutaj 2. Okej, mamy 140. I na przykład taką właśnie lancę znaczy... co ja wchodzę? Tutaj falę mrozu taką. Nie jestem pewny do końca jak to działa, ponieważ pierwszy raz w sumie w Gothica 3 z Mierzbołów gram. Ale no trudno, człowiek uczy się na błędach. A, potrzebuje czaru jeszcze, żeby się nauczyć? O kurczę. No dobrze, w takim razie to mi starczy. Dobra, wiecie co? Oczywiście sobie wezmę tutaj rzeczy z Kana. Miecz zakonu, drewniana tarcza, ciężka kusza, odtrutka, ziomany, moneta. Okej. Czyli wszystko mamy. Nie wiem, po co miałem zagadać z tym typem. Zobaczcie do... Aha, okej, więc zagadaliśmy i to wszystko. Już mamy, nie mamy. 5 elementów trzeba pancerza, okej, to dużo. Więc tak, Baltus, czy z tobą coś jeszcze? Prostara magia, natury wiedzy i starożytną. Okej, więc może nas uczyć speli, to też fajna sprawa. Można by było się w sumie nauczyć od niego tutaj czegoś, ale nie mam oczywiście zwoju. A żeby mieć zwój, trzeba było znaleźć kogoś, kto sprzedaje zwoje. Nawet wiem, kto sprzedaje zwoje i to całkiem mocne. O, wiem, wskoczmy do komina. Patrzcie! Kurde, czekajcie, bo spadłem akurat, ale widzieliście to, jakie było chamsko za ten? Zakleili komin od góry, żebym nie mógł... Chyba przewidzieli, co będę chciał zrobić i mi zakleili kominek. Dobra, lecimy do Gorna się pożalić, że mi komin zamknęli. Mój Boże, mój komin! Dobra, wiecie co?
Znaczy polecimy do Gorna, bo ja będę po stronie bardziej takiej ludzkiej, buntowników i tak dalej. Oczywiście to ja przejmę władzę w odpowiednim momencie. Będę rządził solidną i twardą ręką. Znaczy oczywiście Beziowi, jak widzicie, trochę bije na banie. Znaczy się trochę mu móżdżek się poprzestawiał po wydarzeniach z Gothica 3. I teraz wszystkim rzuca i wszystkim mówi, że są źli, niedobrzy, powinni w ogóle, nie wiem co zrobić, strzelić sobie kulkę w łeb. Nie no. Ale tak jest. No niestety Bezi trochę tutaj, że tak powiem, daje ciała pod względem psychicznym. Fizycznym widzicie całkiem dobrze macha, znaczy magia całkiem spoko. Okej, więc tak, ten mag, który jest zasypowany przez kanał, lecz nie martw się, jest bezpieczny. Oczywiście tak, Bezi nie powinien mówić. Doskonale. A Szym się uśmiał, hehe, szuki. Kan nie żyje, a mag został uratowany. Nie mam już dla ciebie żadnych zadań. What? Nie rozumiem, okej. Okay. Zaraz ci powiem, wróciłem, aby zjednoczyć Myrtanę. Dlaczego? Przyjacielu, widziałeś, jak przelewam krew po to, by Myrtana mogła być wolna od wpływu bogów. No dokładnie. Widziałeś, jak przelewam krew po to, by ludność tej krainy miała szansę na życie w nowej, przepełnionej pokojem Myrtanie. A no czy właśnie. Ci ludzie... listej szansy? What the fuck was that Myrtana shit? Ma się lepiej czy gorzej? Racja, racja. Chciałbym ponownie zjednoczyć Myrtanę. Potrzebna mi jest twoja pomoc. Wyśmienicie. Na ile zabierzmy się do roboty. Ale chwileczkę. Teraz nie mogę do ciebie dołączyć. Czemu nie? Dlaczego? Mam pewne niezałatwione sprawy z Torusem. Rzuciłem wszystkie swoje oddziały do walki z nim. No i co? Ale jaki tato... jak mi to wystraszyło, jej. Jak zaczął szurać, okej? Okay. Co to za niezałatwione sprawy? Co to za sprawy? Ostatnio zajmował się on jakimiś ciemnymi sprawami. Postanowiłem upewnić się, że on i jego orkowie nie wpadną na jakiś głupi pomysł. No ciekawe. Ale co on właściwie zamierza? Nie jestem pewny. Dozbraja się i rekrutuje jakichś magów. O, znam Torusa i wiem, że to nie wróży nic dobrego. No raczej. Niedobrze. Myślę, że gdybyśmy zwiększyli liczebność naszych oddziałów, to moglibyśmy wspólnie opracować jakiś plan przeciwko Torusowi. No skąd właśnie zdobyć te oddziały? Lee. Ach tak. Lee. Gdyby jego oddziały nam pomogły, ja mógłbym wtedy pomóc tobie. Rozumiem. Świetnie, w takim razie porozmawiam. Wracaj szybko, jest tutaj jeszcze wielu osób. Wiesz, do ciebie. Wrócę niebawem. Lee musi wysłać dodatkowe siły do Goty. Fajnie, tylko skąd ja znajdę teleport do Vanguardu? Znaczy, tu nie wiem, czy tam bariera cały czas chyba powinna być. Nie wiem, czy ktoś zlikwidował barierę. Musimy znaleźć teleport. Oczywiście to są skrzynki, ale jak tylko się dorwę, do której z tych skrzyń jest zatłuczę, jak nie wiem. Czy ja mam sen? Sen. Grupowe uśpienie mamy jedno. To już coś. Amnezja, błyskawica, terror, mgła. Wokół bohatera tworzy się obok my, która kryje go przed wrogami. Myślicie, że to by zadziałało? Można zawsze spróbować. Do odważnych świat należy, ohoj, przygodo, spróbujmy tego zwoju do kradzenia. Znaczy do okradania. Może to nas zakryje i dzięki temu nie będzie nas widział nikt. Weźmy się za kradzenie ciężkiej skrzyni. Więc mgło, odpalaj się. Łeb ci, kurwa. O! O! Gorn się na nas wkurzył. To nic nie da. Ale przecież dlaczego nas bić chcesz, stary? Dobra, trzeba się wczytać, widzę, ponieważ on jest tutaj strasznie agresywny, nie nastawiony na to, jeśli tylko chcemy gościa ograbić. Oj, ale dziwne, wyłączyliśmy tylko mgłę, więc to nie jest jakiś zwój ofensywny mocno typowo, więc wkurzył się niepotrzebnie. Oczywiście tak. Ja tutaj próbuję coś zdziałać, trochę mi nie wyszło. To trzeba będzie chyba użyć grupowego uśpienia, żeby sprawdzić te wszystkie kuferki i zebrać kosztowności. Ale trochę żałuję tego spela, bo on jest naprawdę fajny. A przydać by się mu gdzie indziej, a nie wiem czy... Raczej wątpię, żeby tutaj był teleport do właśnie Vanguardu. Skąd ja mam tam wejść? Znaczy jak ja mam tam wejść? Skąd będzie bliżej do Vanguardu a propos? Sparring by było najbliżej. Ale chcę tylko zobaczyć po prostu, czy będę tam w stanie jakoś wejść. Raczej wątpię, że nie, to być. Wszystko się skończy. Tawin, czegoś no. Prostaje magii? Dobra, on w sumie nie ma nic konkretnego. Mnie też się to nie podoba, ponieważ nie mam pojęcia, jak to zrobić. Pamiętam, że teleport właśnie do Vanguardu był tutaj w Gocie. I ten teleport ogólnie był w tej jaskini, tutaj chyba. Więc w sumie czemu by nie sprawdzić tej jaskini jeszcze raz? Chętnie bym to zrobił.
Czy na pewno tutaj nikt nie ma tego teleportu, albo on gdzieś nie leży? Tu są oczywiście jacyś na sobie bojownicy, tutaj leżą orkowie w dołku. Tutaj była ta jedna babeczka, której chcemy kasę zwrócić tam jej tego. O, skrzynia więźnia to jest jakaś. Okej, nie, czy ta skrzynia więźnia to nie będzie ta skrzynia, którą muszę obrobić. Czekajcie, czy mogę ją obrobić w ogóle? Za ciężkie. Nie, oczywiście, że nie mogę, więc tam nie może być rzeczy, która jest potrzebna mi do przejścia gry, raczej wątpię. No i teraz są schody lekkie. Okej, tutaj są jakieś truposze, jakieś groby. Nic fajnego. O, tu jest właśnie magazyn, na której skrzyni powinien leżeć teleporter. Oczywiście nie leży, ponieważ tego teleportera już tutaj dawno nie ma. Ojej, w takim razie chyba udamy się na pieszo na wędrówkę. Oczywiście nie wejdziemy tam, jeśli będzie magiczna bariera. Oby jej nie było, ale raczej wątpię, żeby jej nie było. Zobaczymy zresztą. Dobrze, ruszając zatem. I komu drogę temu czas, ewentualnie jeśli się nie powiedzie, to po prostu zrobię zapis sobie tutaj. Chociaż w sumie i tak mam wszędzie teleporty, także nawet jeśli się nie powiedzie i bym mi się nie udało przejść, to możemy się zawsze teleportować do którychś miast. Ojej, i się głośno nagle zrobiło, głośnie znaczy się. Ktoś pięknie wyje w tle. Nie no, żartuję, żeby się tutaj nikt nie ten. Nie, muzyka jest całkiem okej, zresztą i tak cały czas taka sama w sumie. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Tylko że tu się zrobiła niezła dolinka, czy ja będę w stanie w ogóle tutaj wyjść? A czekajcie, kto tu mieszka? Okej, tu jest tron, kusza, mieczyk. Szynka, dobra, nic szczególnego. Ale jest kuferek, a w kuferku do goty teleport mamy. A czy ja nie miałem teleportu do goty? Miałem, to mam teraz dwa teleporty do goty. Świetnie. Szkoda, że nie do Vanguardu właśnie, tak jak mówiłem. Okej, tu się zrobiła ładna polanka w sumie, więc... czy ja będę jakoś w stanie przejść te góry później, tam dalej? Okej, możemy się udać bardziej tym jednym zboczem właśnie. Tym tutaj, tam naprzeciwko mnie, co teraz. Całkiem ładny teren tutaj się zrobił. O, a tam widzę w oddali chyba Faring. Ale się nie mylę. Ho, ho, ho. Zobaczymy, czy dobiegniemy. A do Faring przydałby się też teleport, zawsze byśmy mieli trochę bliżej. Widzę goblinów, co on zgraje. Czy się gra mi się przycina, to normalne. Dobra, gobliny. Nie wiem nawet jaki damage zadaje takim goblinom. O, spoko, każdy kulkę dostanie, nawet dwie. I już po sprawie. O, tam jeszcze są. Znaczy jest jeszcze jeden. O, nawet dwa. Jeszcze biegną. Kurczę, fajnie by było właśnie, gdyby będzie trafiał tymi kulami. Dobra, tu widzę dużo ziół, zbierzmy je. Ponieważ przydadzą mi się. Dobra, oczywiście z nich nie trzeba tutaj zbierać za dużo. Tu widziałem ziółko. Uzbieramy sobie ziółka, ponieważ później może się nauczymy tej alchemii. Jednak, o, tu jak ładnie rosną ziółka. O, jak pięknie. Ziołamany, poproszę wszystkie oczywiście, bo ziołamany jest najlepsze. W sumie miałem się nauczyć tego leczenia, racja. To jak znajdziemy jakiś chram, to będziemy mogli. Oczywiście ja sobie to zbiorę, te wszystkie roślinki, ponieważ widzicie, roślin tutaj strasznie dużo. Na szczęście. Dobrze, jeszcze jedna. Okej. I możemy ruszać dalej. Ohoj, przygodo. Tutaj widzę stada rozpruwaczy. Nie, to są dziki na szczęście zwyczajne. Oczywiście beźnie nie trafia. O, dziki się zrobiły mocne. Myślicie, że uda się podpalić takiego dzika? O, na hita taki dzik z podpaleniem, super. Więc niepotrzebnie marnowałem manę na... Oj, nie mam many właśnie. Szybko weź, pi, póki te dziki przybiegną. Szybko. Dobra, uciekaj. Dobra, ten jeden się palił, dzikus. Więc teraz zrobimy cyk. O, wow, bezi. Nie szarżuj, dobrze, udało się na szczęście. Dobra, super. No i tak, moi drodzy, no i mamy tu pięknie, dziki zaszczelone, mięsko znalezione, biegniemy sobie dalej. Czekajcie, będę biegł, okej, tam coś za oknem się dzieje, nie wiem, sąsiedzi, pełno, wszystko, szał. Miejmy nadzieję, że to nie jest jakieś zebranie czy coś. Dobra, skrzynia Ulwy, widzicie, udało się znaleźć tę skrzynkę, więc super. I tak, mamy hajsu 3000 i falę płomieni, która jest całkiem dużo warta. No i udało nam się znaleźć skrzyneczkę, będziemy mogli zanieść tej biednej tam babeczce hajsik. W sumie 3000 to tam nic, więc będziemy chociaż mieli questa zaliczonego. Okej, w tym kuferku widzicie, amnezja, przenieść chorobę, jakieś czary, zwoje, chociaż mało przydatne, ale mogą być. No i jesteśmy już prawie na miejscu, jak widzicie. Okej, tu sobie ktoś siedzi, a kimże jest ten pan? To jest, moi drodzy, złodziej. Witaj, złodzieju. Witaj, wojowniku. Wykonujesz jakąś misję? No tak. Troszeczkę tak. Świetnie. Mam... O, propozycję. Będziemy mieli questa. Należymy do myrtańskiej gildii złodziejów. A jest taka? Zabieramy bogatym, złodziejów, a dajemy biednym. Nie pochwalam tego.
Wojowniku, to jak będzie to nie? Twoja misja. Ty zabijesz kogo musisz, my go okradniemy. Ja oszczędzam. Słuchaj, razem. Nie musisz przyjmować tej propozycji. Oto za ona. Każdym razem, gdy zobaczysz jakiegoś kupca, wróć i powiedz nam o tym. My zajmiemy się resztą. Co dostanę w zamian? Dostaniesz złoto. Złoto za każdą informację. Wkrótce wiele się zmieni, dlatego musicie być ostrożni. Złodzieje będą wieszani za uszy na widok publicznym. Dobrze, możemy się tak umówić. Oczywiście, zawsze jakieś zadanie. Gildia Złodziei Myrtany. Więc znajdziesz kupca o imieniu Dylan. Dobra. Dobra robota. W Gelder znajdziesz kupca o imieniu Hamlar. W Gelder. Strasznie gruby. Okej. Okay. Widzicie, zyskaliśmy 1000 sztuk złota za to, że powiedziałem tam o jakichś kupcach, więc super. Chwila, tam jest do Vanguardu? Tak, ale zahaczymy o to Trellis, skoro już tu jesteśmy. Znajdziemy sobie teleport do tego Trellis przy okazji, skoro już. I widzę, że zaczyna padać tutaj nam w grze, więc lepiej by było się schować przed tym deszczykiem. Bezi dostanie katarku i będzie Lipsun. A to by było niefajne. Nie, żartuję oczywiście. Bezi jest nieśmiertelny, odporny na wszelkie choroby prawie, że, no chyba, że zwierzęce, znaczy, że nas coś zatruje. Spoko, tu mamy skrzynię Garicka, robimy F5 i okradamy skrzyneczkę oczywiście. Hyc, skrzynia jest zamknięta, nie mamy klucza. Okej, trzeba znaleźć Garicka, cwaniaka i gościa ograbić z kluczyka. Ale mi się chyba zrymowało nawet, chociaż nie jestem do końca pewny, okej. Dobrze, ale za to tutaj mamy jakąś ciekawą chatę. Mamy kill off, mamy stołek, który mi niepotrzebny, okej, ale mamy skrzynkę. Głuszacz ze strzała, mikstura i strzały. Szczał, dużo szczał. Ale teleportu nie widzę w tej dziwnej chacie. Okej, okay, więc pójdźmy w drugą odnogę i w drugiej odnodze mamy... No, mamy długo, długo... O, jej, 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 jej. Co one tutaj robią? Okej, okay, muszę pójść spać, żeby sobie many przywrócić. A tu mamy łóżeczko, więc chyc do łóżka i pośpijmy. O ja, tam było stado zębaczy. A nie wiem, co one robią w takim miejscu. Okej, okay, można do ranka się przespać. O, i leje już jak z cebra. Niestety. Dobra, F5. Biegniemy, zabić tam te sobie zębacze, które siedzą tutaj. O, widzicie, są zębacze. O, fajnie będzie, że sfailowałeś kasta. O, świetnie, że trafiłeś w poprzeczkę jakąś. Podpórkę wręcz. Okej, oczywiście zaraz pewnie zginę. Postaramy się zabić, ile będę w stanie. Okej, on będzie skakał na mnie tutaj, ten dinozaur. Malutkie dinozaury to są w sumie. No ale mogłyby się przestać ruszać. O, świetnie. Dobra, jeszcze dwa. No, Bezi. Nie lam. No i skończyła się mana. Dobrze, że one się zbagowały i nie chcą do nas tu przyjść. Okej. Okay. A masz zębaczu i... A masz zębaczu. No, giń. Giń w piecu. No, świetnie. Udało nam się pogodać zębacze. Ciekawe jest, czy z nich możemy coś wygrzebać. No, tylko mięso. Właśnie, przydałoby się upiec trochę tego mięsa, bo i tak go mamy tam całkiem sporo. Dobrze, udało nam się zabić wszystkie. Skrzynia asasyna. Oczywiście nie mamy klucza, nic nowego w sumie. O, ale mamy teleport do Faring, więc jeszcze fajniej, okej. Czy możemy kopać? Tak, możemy. Może znajdziemy klucz dzięki temu. Na tym grobowcu. Zaraz się ukaże. I mamy niestety, ale mamy 4 rudy, więc spoko. No ale niestety nie udało nam się znaleźć tego, co chciałem. Znaczy się klucza asasyna. Jestem ciekaw, jakiego asasyna. O, jeszcze kilo jakiś. Więc mamy dwie skrzyneczki, które wypadałoby otworzyć. Tutaj jedna i tutaj druga przy wylocie z tej jaskini. Tutaj ta, Garicka skrzynka. A czy jest tutaj jakiś Garrick albo asasyn? W ogóle strasznie tu pusto, nie chcę nic mówić, ale ostatnio, gdy byłem, było całkiem dużo ludzi. O, możemy handlować z typem. Ma 3000, ma dużo wody, wina. Dużo żywności, więc nic fajnego. Ale za to byśmy mogli mu sprzedać jakąś broń. Ale on tu ile tu ma mięsa? I kuferek, i w ogóle. Na zdrowie. Więc, o, jest knajpa nawet. Tu jest jakiś asasyn w sumie. Handluj. Handluj z tym, 6500 ma. O, to mi się podoba lepiej. Ma zatrute strzały jakieś, jakieś rzeczy. Ma 5 mistur many, która chętnie sobie zgrabi od niego. Przemiany ma. Ma chrząszcza, przemiany nawet, więc super. Mikstura wytrzymałości, leczenia. Ma różne jakieś tam zwoje też, jak widzicie. Okej, okay, oczywiście możemy mu sprzedać, bo ma 6500, to już trochę więcej, więc byśmy mogli mu dać co nieco. To jest z naszych zasobów, chociażby właśnie cyk, cyk, cyk. Kuszę, oczywiście ciężką kuszę można mu sprzedać na luzie, bo nie będziemy używać kuszy. Miecze jakieś zwyczajne również, mamy naszą orkową zgubę. Właśnie tarcze. Tarcze również możemy sprzedać wszystkie.
I w sumie zbroję tą lekki pancerz buntownika też, ponieważ my mamy już lepsze. Ale nie, patrzcie, już za dużo. Okej, będziemy musieli niestety zabrać mu co nieco z tej puli pięknej. Oj, oj. Ta kusza sama w sobie jest strasznie droga. Ciężka kusza jest mega droga, okej. Więc zróbmy tak, że zostawimy ją i będziemy odkładać po prostu. Aha! Wow, za ciężką kuszę dostajemy 8 kafli. Więc w sumie możemy sobie wziąć jeszcze od niego co nieco. Na przykład można by było wziąć sen, którego mi często brakuje. O, jeszcze coś. Nie wiem, czy mikstury wytrzymałości z ogrzy liścia. A czy ja mam ogrzy liście? A nie, ja nie mam chyba umiejętności do mikstur robienia. Ale za to lecznicze w sumie by można było robić chyba na tym poziomie aktualnie, na jakim jesteśmy. Zobaczmy. No dobrze, może być tak, zabierzemy mu. Zostawimy mu 500 sztuk złota, ale za to zyskaliśmy co nieco. Jest jakiś kolejny handlarz, który ma 12 tysięcy. Wow, fajnie są ci handlarze. I strasznie dużo mikstur mana, oczywiście kradnę mu wszystkie. I sprzedajmy mu za to ten złom, który... O, miecz zakonu mam nawet, nie wiem skąd. A, dobra, chyba ten kan albo któryś z cwaniaków miał. Dobra, możemy... O, hamuj, bezi. Chwila, 9 tysięcy, dobra, jeszcze możemy mu rzucić tutaj troszeczkę. Oczywiście jeden z łuków by się przydało. Właśnie myśliwskie na przykład zostawmy sobie. Okej, jeszcze mu tutaj możemy sprzedać, czy na pewno? Tak, jeszcze możemy troszeczkę. Na przykład tutaj te miecze uda się? Tak, okej, handlujemy. No, jeszcze 2000 mu zostały, więc nie tak mało. Żeby było mu w sumie jeszcze coś opchnąć. Na przykład te jakieś tam niepotrzebne złotka, które mi nie przydadzą się. Jakieś piły w sumie można by było. To są jeszcze kosztowności. Chochle na przykład też sprzedamy. Okej, no nie ma co gościa w sumie tutaj, mamy 29 tysięcy, zawsze coś. Jeszcze ty typie, coś masz dla nas? Ma ognisty deszcz, on ma tu zwoje, ma jakieś kostury, dodatkowo mroczny mak, wow, co to jest? Jaki kostur, ile obrony, o kurde, mocny jest, dodatkowo regeneracja many, o, prostorwica 170, oj dużo. A jestem ciekaw, co daje mroczny mak, bonus. Ale tu ma regenerację many, muszę mieć ten kostur. Ile? 26 kafli. Bierzemy to i douczamy się wiedzy i jesteśmy bogami normalnie. Dołóż złoto handlu, jeb, właśnie wydałem 26 kafli. On ma 34 tysiące, a ja niestety nie mam mu co opchnąć fajnego. Przydałoby się otworzyć jakąś skrzynę ciężką. Ale mamy kostur z regeneracją many, więc zajebiście. On ma 33 tysiące, trzeba pamiętać. Ale ma świetny kostur, dobra. Ten kostur wymaga 170, my mamy 140, czyli trzeba się douczyć 30, o ile dobrze liczę. O kurczę, no. A ile mamy? 18, trzeba wbić jeszcze dwa poziomy minimum, żeby to zrobić. Kalif, witam, informacji szukam. Popytaj, handluj. On również. O, nie ma tutaj akurat złota. Poczekajcie. A co na przykład mówią mieszkańcy w Ogornie? Nie wiem, mówią, ale najczęściej pokazują palce przesuwające się po gardle. Dlaczego? Przez wojnę mieszkańcy nie mogą opuścić Goty inaczej niż pod eskortą żołnierzy. O, wow. Wiesz, dlaczego Gorn zaatakował Trellis? Nie i nie interesuje mnie to. Rozumiem. Czy wojna wpłynęła na nasze interesy? Nic nie ma wpływu na interesy asasynów. Aha, okej. Czy orkowie próbowali się z tobą skontaktować i kupić coś od ciebie? Nie wiem, co za pytanie, ale jakieś słowa. Mogą po prostu kraść. Aha, okej. Dobrze, no i to wszystko w sumie. Czy coś ten... Czy tutaj... Handlarzy jest tutaj dużo. Jeden handlarz na drugim. Ale... Wow. To jest dopiero sklepikarz. Wy widzicie, co on ma? O kurka rurka, w sumie można by było kupić sobie jakiś tam hełmik, jak widzicie są. Unikalny hełm nordmarskiego wojownika, wyjątkowy hełm nordmarskiego wojownika. O, ma tu nordmarskie rzeczy. Ja idealnie, to by się spodobało staremu beziemu na pewno. O, jakie tu ma koksy, jacie. Dobra, ale to nam się nie przyda, chociaż na przykład na łeb by się przydało coś założyć, ale pewnie będziemy mieli i tak szatę. Dobrze, moi drodzy, ja będę kończył w sumie już ten odcinek. Weźmy sobie tutaj jeszcze, możemy na przykład obgrabić jeszcze kuferki. Oczywiście tutaj mamy kufer zwyczajny jakiś, możemy sobie również go otworzyć. Złamaliśmy oczywiście wytrych, złamiemy kolejny. Złamany. I... Kolejny? A nie, tym razem się udało, dobrze. Więc weźmiemy sobie coś z tego, pójdziemy spać do rana i następnym porankiem zaczniemy kolejny odcineczek. Jeśli wiecie, gdzie jest teleport do Vanguardu, to mi śmiało piszcie, żebym mógł go znaleźć łatwiej. Oczywiście śpimy... Bezi, kładziesz się w pod dziurą w dachu, chodź spać na jakieś łóżko, gdzie nie pada. O, tu będzie na pewno się przyjemnie ci spało. No i śpimy do poranka. Niestety deszcz dalej pada, ale się nie przejmujemy.
Dobrze, moi drodzy, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mój Rubin Skateboard. Pamiętajcie zostawić łapki, subskrybować i polecać swoim znajomym Rubina i w ogóle szaleństwo. I w następnym odcinku postaram się wbić parę poziomów, żeby móc założyć nasz zajebiszczy kostur z regeneracją many. Mam oczywiście teraz kostur mój, mi daje tylko 47 maksymalnej many. Może to nie jest jakoś mało, ale gdy będziemy mieli regenerację many, nie będziemy musieli w ogóle używać mikstur many praktycznie, ponieważ dostaniemy umiejętność tą. Regeneracja many. Bohater regeneruje też bez odpoczynku swą manę, czyli po prostu stojąc będzie nam ta mana przybywać, coś w tym stylu, więc wow, świetnie. I przydałoby się właśnie mieć jakąś szatę, żeby nam ten drugi bonus działał. Ok, jeszcze raz się zapiszę. To dzięki za obejrzenie, mój Rubin Skateboard i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć! Pamiętajcie mi tutaj radzić, poradzać, ponieważ trochę failów strzelam mimo wszystko, no ale wiem, że wy wiecie dużo, no więc wiecie. Do usłyszenia, cześć!